Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmie pokażę Wam, jak powstaje stolik warsztatowy. Będzie on posiadał 6 szuflad, blat z granitowej płyty i będzie on służył do wykonywania takich precyzyjnych prac. Jest to stolik jeden z czterech, które powstaną, żeby tutaj ładnie zabudować to miejsce warsztatowe. Materiał, jaki użyję do zbudowania tego stolika, to będą profile stalowe. Jeżeli chodzi o tą ramkę, na której będzie leżała ta płyta granitowa, no to będzie to profil kątownik 40x40 i grubość ścianki 4. Nogi stolika będą wykonane z kwadratowej rury 30x30 ścianka 3. Ten stolik będzie posiadał jedną półkę, na której będzie położona właśnie taka szafka z szufladami. Podłużne elementy tej półki będą wykonane z profila z tej rury właśnie kwadratowej 30x30 ścianka 3. Podłużny element z tyłu i z przodu, jest to kątownik o wymiarach 30x30 ścianka 4. I ten element zostanie wypełniony płytą wiórową pomalowaną w kolorze szarym. Pierwszym elementem, który powstał do budowy tego stolika, były to nogi. Noga będzie zakończona nóżką, którą będziemy mogli sobie regulować poziom jak gdyby tego blatu. Nóżki mają pręt gwintowany o rozmiarze M12, dlatego na końcu nogi zostanie przyspawany płaskownik. Płaskownik ma szerokość 30 mm, czyli jest tej samej jak gdyby szerokości co grubość tego profilu 30x30. Zostanie on obcięty na długość 30 mm i w środku zostanie wykonany otwór M12. Jest to dość gruby płaskownik, ponieważ potrzebuje tutaj, żeby ta nóżka miała dość długie prowadzenie. Gdybym użył płaskownika o grubości 6 mm, no to prowadzenie byłoby za krótkie i ta nóżka chwiałaby się na boki. Musiałem tutaj zwrócić uwagę na to, żeby ten otwór, który wykonuję właśnie w tym płaskowniku, był prostopadły do jego powierzchni. Podczas wykonywania gwintu też musiałem się postarać, żeby ten gwintownik wchodził prostopadły do materiału. Chodzi tutaj o to, że potem musimy ten płaskownik przyspawać do tej nogi. I jeżeli ten otwór gwintowany nie będzie prostopadły, no to ta nóżka będzie się wkręcać jak gdyby pod kątem. I będzie to nieestetycznie wyglądało. Po wykonaniu otworów i zagwintowaniu ich, płaskownik został przyspawany do nogi. I tutaj też sprawdzałem, czy ten pręt od nóżki wkręca się właśnie równolegle do nogi. Po przyspawaniu spoina została oszlifowana na płasko i jest już gotowa. Następnym elementem, do którego będą przyspawane nogi, będzie ta rama, na której będzie leżała ta płyta granitowa. Kątownik 40x40 ścianka 4 został obcięty na odpowiednią długość, dopasowaną do gabarytów tej płyty granitowej. Rama ta nie jest wykonana tak powiedzmy na zero. Jest 5 mm zapasu z jednej i z drugiej strony, tak żeby można było łatwo tą płytę włożyć do środka. Profile zostały pocięte na długość i żeby to wszystko można było ze sobą pospawać, w miejscach, gdzie te profile będą się łączyły, zostały wycięte zwykłą szlifierką kątową, prostokąty. No i tak jak tutaj widzicie, wszystko ze sobą pasuje. Każdy kątownik w tym narożniku wewnętrznym ma zaokrąglenie, dlatego kątowniki zostały podniesione o 10 mm nad płytę i wtedy nie ma tego problemu, że nie możemy jak gdyby dosunąć krawędzi kątownika do tej płyty granitowej. Dodatkowo odsunięcie takiego kątownika od granitu jak gdyby oddala gorący materiał od tej płyty. Gdybym podgrzewał właśnie punktowo tą granitową płytę, mogłaby ona pęknąć od temperatury. Po skręceniu wszystkiego do tej płyty ściskami, tak żeby podczas spawania nic się nie przesunęło, zostały wykonane spawy. Spawy te później zostały wyszlifowane, mam już gotowe nogi i gotową ramę blatu, dlatego połączę to teraz ze sobą, żeby ustawić wszystko w pionie i prostopadle do jak gdyby spodu tego blatu. Użyte zostaną kątowniki. Nogi zostały przyspawane w odpowiednim miejscu. No i jeżeli chodzi o sztywność tego stolika, no to jest on jeszcze bardzo giętki. Dlatego mam możliwość ustawienia tego pod odpowiednim kątem.
kątem względem właśnie półki i przy spawaniu. Jeżeli chodzi o te elementy, na których będzie właśnie półka, no to one też usztywniają stolik. No i tutaj mówię od razu, użyłem profili takich bardzo jak gdyby cienkich i elastycznych, ponieważ stolik ten będzie przykręcony do ściany. I tą właśnie stabilność zagwarantuje to, że będzie on zakotwiony w ścianie. No i takie przykręcenie do ściany to też jest wadą, ponieważ gdybym chciał ten stolik sobie odstawić, ponieważ miałbym taką potrzebę, no to nie będę mógł tego zrobić, ponieważ jest on przykręcony do ściany. Żeby usztywnić ten stolik, tak żeby był sztywny i solidny, musiałbym jeszcze dodatkowo przyspawać takie specjalne zastrzały pod kątem, które usztywniłyby tą konstrukcję, żeby się nie chwiała na boki. Po przymierzeniu stolika w miejscu, w którym on będzie użytkowany, rama stolika została pomalowana dwukrotnie. Następnego dnia zostały wykonane otwory, które posłużą właśnie do zakotwiczenia tej ramy w ścianie. Rama stolika została wypoziomowana i przykręcona do ściany. Granitowy blat zostanie zamontowany na tej ramie przy pomocy kleju. Płyta granitowa ma to do siebie, że nie odkształca ona się. Jest krucha, dlatego muszę ją podeprzeć jak gdyby na całym możliwym obwodzie, tak żeby ona tutaj przy pracach nie miała możliwości odkształcenia się i pęknięcia. Nie chcę też tej płyty tak solidnie przykleić do tej ramy, ponieważ może się okazać, że za jakiś czas będę musiał tą płytę na przykład wyciągnąć i coś zmienić w tym stoliku. Dlatego dolną część jak gdyby tej płyty na obrzeżach okleiłem taśmą. Ta taśma ma uniemożliwić przyklejenie tej płyty tak jak gdyby na stałe do tej ramy. Chodzi o to, że chcę położyć teraz tą płytę na ramię, przy pomocy klinów wypoziomować ją i w miejsca co tam 8-10 cm będę wszczykiwał ten klej, który ma zastygnąć, utwardzić się i później jak gdyby wyznaczyć taką bardzo dokładną płaszczyznę dla tej płyty. I to mi zagwarantuje to, że ta płyta będzie równo podparta na całym obwodzie. Taśma, która jest właśnie naklejona na tą płytę, ma uniemożliwić właśnie przyklejenie tej płyty do ramy, tak żebym później mógł sobie tą płytę wyciągnąć. Jedyne czego się obawiam, że ten klej po prostu bardzo mocno też złapie do tej taśmy, i ta taśma też mocno jest jak gdyby przyklejona do tej granitowej płyty i może się okazać, że oderwanie tej płyty dalej będzie trudnym zadaniem. Napiszcie w komentarzu, czy ten klej mamut mocno złapie właśnie do tej śliskiej taśmy. Po nałożeniu kleju odczekałem dzień i wyciągnąłem po prostu kliny. Płyta wiórowa została obcięta na odpowiedni rozmiar. Dokręcone do tej płyty zostały takie specjalne dystanse. Chodzi o to, żeby góra tej płyty, która będzie tworzyła półkę, była na równi właśnie z tym kątownikiem, w który będzie wkładana ta płyta. Po przymierzeniu, że wszystko pasuje, została pomalowana w kolorze szarym. Po wyschnięciu została włożona właśnie pod stolik i na tej właśnie półce została położona szafka z 6 szufladami. Jeżeli chodzi właśnie o tą szafkę, no to będzie ona sukcesywnie wypełniana narzędziami, które będą potrzebne podczas majsterkowania. Jeżeli chodzi o jedną taką szufladę, no to mogę ją wypełnić 3 wkładami z narzędziami. W pierwszej szufladzie znalazły się klucze płaskooczkowe od rozmiaru 6 do 32 i mieszczą one się na 2 jak gdyby wkładach. Zostało jeszcze jedno miejsce, które zostało wypełnione wkładem z kluczami nasadowymi z grzechotką 1/2 cala. W drugiej szufladzie od góry został umieszczony wkład z różnego typu szczypcami. Dobrze jest też mieć pod ręką zestaw różnego typu narzędzi pomiarowych. Jeżeli chodzi o tą szufladę, no to docelowo wygląda ona w ten sposób. Tak jak tutaj widzicie, pierwsza szuflada, druga szuflada, trzecia szuflada, czwarta szuflada, piąta szuflada i 6 szuflada. Napiszcie w komentarzu, jakich narzędzi jeszcze tutaj mi brakuje. Już niedługo będą publikowane filmy z wykonaniem innych stołów do tego warsztatu, a ja zapraszam Was na film o spawarce MMA. Cześć!